postawiliśmy na budowę systemu sztucznej inteligencji, który by rozwijał języki słowiańskie, ale również korpus języka polskiego. Sztuczna inteligencja traktuje rozwiązywanie tak, jakby miała armatę i strzelała do wróbla. Idzie w naszym kierunku ogromna zmiana. Jaki jest nasz plan? Gdzie chcemy, żeby Polska była? Polska jako jeden osobny kraj, nie czarujmy się, w dziedzinie regulacji cudów nie zdziała, ale wywierając wpływ na Unię Europejską może wpłynąć właśnie na kształtowanie AI. Bardzo możliwe, że ostatni skarb, który posiada Polska, to ma potencjalnie olbrzymie zastosowania. Może przyspieszyć rozwój naukowy dramatycznie. Czy możemy stać się światową potęgą w generative AI? Pewnie nie, ale może nie musimy być największą potęgą, ale możemy być znaczącym graczem. Tech Historie. Głosy, które słyszeli Państwo w czołówce ostatnich trzech odcinków, należą do gości naszego podcastu, wybitnych specjalistów od sztucznej inteligencji, którzy są naszymi przewodnikami po cyklu Dzisiaj w Polsce. W pierwszym odcinku przyglądałyśmy się edukacji, temu jak uczymy i wyławiamy największe talenty w informatyce. W drugim opowiadałyśmy, że te talenty pracują w największych spółkach świata i tworzą najważniejsze regulacje w świecie AI. Teraz zaś, w trzecim, ostatnim odcinku cyklu Dzisiaj w Polsce, pod tytułem Halucynacje, chcemy z dystansem i krytycznie spojrzeć na to, co ich historie nam tak naprawdę mówią. I spróbować ocenić, na co w Polsce mamy szansę, co koniecznie trzeba poprawić i rozwijać, a jakie ambicje w sztucznej inteligencji naprawdę co najwyżej są halucynacjami. Odcinków tych można słuchać oddzielnie i nie w kolejności, ale przesłuchane chronologicznie dadzą lepszy wgląd w AI w Polsce, a zwłaszcza pomogą zapamiętać nazwiska kluczowych dla tej technologii postaci i dlatego zachęcamy, żeby spędzić z nami i z naszymi świetnymi bohaterami te, no, trochę ponad 3 godziny. W podcaście Tech Historie witają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska, redaktor prowadząca projekt Jutronauci w Gazecie Wyborczej. Zanim przejdziemy do konkretów, tradycyjnie mamy do Was ogromną prośbę. Jeżeli cenicie nasz podcast, to zasubskrybujcie go i ocencie. Każda z tych czynności to jasny sygnał dla algorytmów platform społecznościowych, że no to, co robimy, jest cenne, jest wartościowe i warto go polecać nowym słuchaczom. Tech Historie. W dzisiejszym odcinku swoimi przemyśleniami wspiera nas naprawdę plejada ekspertów. Profesor Aleksandra Przegalińska z Akademii Leona Koźmińskiego. Dr Piotr Sankowski, szef NCBR i IDIAS. Robert Kroplewski, do grudnia ubiegłego roku pełnomocnik ministra cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego i polski reprezentant, między innymi w grupie eksperckiej wysokiego szczebla do spraw strategii AI. To jest ta grupa, która opracowywała założenia AI Aktu. Dr Przemysław Chojecki, który prowadzi grupę technologiczną Ulam AI. Natalia Domagała, doradczyni rządu Wielkiej Brytanii do spraw równościowej sztucznej inteligencji. Profesor Krzysztof Dix z Uniwersytetu Warszawskiego, trener olimpijczyków. Oraz dr Jan Kocuń z Politechniki Wrocławskiej, która należy do konsorcjum uczelni tworzących polski duży model językowy. Sporo gości, ale i temat mamy dziś naprawdę ważny i szeroki. A skoro szeroki, to najlepiej zademonstrować go na liczbach. Według PwC PKB państw Europy Północnej dzięki sztucznej inteligencji może wzrosnąć o 9,9% do 2030 roku. Dla południowej Europy ten wzrost ma być jeszcze większy, ma wynieść 11,5%. Finansowo ten wzrost wyceniono odpowiednio na 1,8 biliona dolarów i 0,7 biliona dolarów. To może robić wrażenie, zwłaszcza, że bilion to milion milionów. Ale i tak napędzany sztuczną inteligencją wzrost ma być większy w Chinach, tam ma wynieść aż 26% i Ameryce Północnej 14,5%. I żeby było zabawniej, czy też ciekawiej, to przewidywania z, uwaga, 2017 roku, kiedy jeszcze ChatGPT był w powijakach, a świat sobie nawet nie wyobrażał możliwości generatywnej sztucznej inteligencji. Dzisiaj jednak je już znamy i wiemy, że gospodarka każdego kraju może zyskać na rewolucji AI. No i nie oszukujmy się, gdyby Polsce udało się osiągnąć do końca dekady choćby te niecałe 10% wzrostu, to naprawdę byłby to potężny impuls. Dla porównania, przez niemal 20 lat od wejścia do Unii Europejskiej nasze PKB wzrosło o trochę ponad 30%. Zatem nic dziwnego, że sztuczna inteligencja i jej wpływ na gospodarkę naprawdę budzi spore nadzieje. Tyle, że nie wystarczy mieć nadzieję, że ta rewolucja także i u nas jakoś samoczynnie przyniesie wzrost. Bo wiadomo, fortuna sprzyja odważnym i przygotowanym. Nie wystarczy też cieszyć się, że mamy coraz większą rozpoznawalność jako kraj, który kształci znakomitych informatyków i matematyków. A w Europie zajmujemy 7. miejsce pod kątem liczby takich ekspertów. A już na pewno nie ma co się ogrzewać w świetle karier tych utalentowanych osób, które zaczynają nosić sukcesy na świecie. Bo większość z nich, owszem, odnosi te sukcesy, ale za granicą. No bo wszystko to
choć oczywiście ważne, nie daje gwarancji, że faktycznie będziemy czerpać realne korzyści z tego boomu na AI. Wystarczy spojrzeć na Francję i Niemcy. Te państwa mają już swoich czempionów AI, czyli firmy Mistral AI oraz Aleph Alpha. Opowiadałyśmy zresztą Państwu o nich w odcinku numer 65. No i kraje te tak bardzo dbają o te swoje firmy, że skłonne były wstrzymać negocjacje nad AI Actem, byle tylko te ich czempiony otrzymały lepsze warunki rozwoju. No i teraz ja się pytam, a gdzie jest polski czempion AI? No teoretycznie już go mamy, jak wiecie Państwo zapewne z poprzedniego odcinka, bo miliardową wycenę osiągnęła firma Eleven Labs, ale firma Eleven Labs, chociaż założona przez Polaków i bardzo mocno korzystająca z polskich takich możliwości rozwojowych, to jednak w Polsce ma co najwyżej mały hub, a działa w Nowym Jorku i w Londynie. No i jako ostatni kamyczek do tego ogródka, za kilka dekad może się okazać, że polska kultura, język, historia, wynalazcy, naukowcy roztapiają się w uniwersalności amerykańskich wielkich modeli językowych. Tylko że jeszcze nie jest za późno na zmiany. No nie jest. Tym bardziej, że jakieś tam nieśmiałe podwaliny były kładzione jeszcze przed pandemią. Choć i wtedy organizacje i rządy nie kładły na nie jakiegoś takiego bardzo wysokiego priorytetu, a nawet jak już trafiały te tematy związane ze sztuczną inteligencją na polityczną agendę, to tak raczej nieśmiało, maksymalnie pragmatycznie, tak bardzo down to earth. Pamiętasz mój wywiad z byłym ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim o przyjętej w Polsce strategii sztucznej inteligencji? Oczywiście, że pamiętam, bo był między innymi odrobiarstwie i o meblarstwie, co my się dzisiaj śmiejemy, ale wtedy to naprawdę miało sens. No tak, no bo to był 2018 rok. W Unii dopiero zbierał się zespół ekspertów do spraw opracowywania podwalin przyszłego AI aktu, a w Polsce resort cyfryzacji zaprezentował założenia państwowej strategii dla rozwoju AI. Strategii, w której zapisano między innymi, że do 2023 roku na rozwój sztucznej inteligencji ma być przeznaczone 9,5 miliarda złotych, a przy nas miał powstać specjalny hub. Jest bardzo ciężko w ogóle z rozliczaniem tych obietnic, bo wiesz, że dzisiaj to tak nikt się do nich specjalnie nie przyznaje. No ale dobra, to jest przeszłość. Oczywiście trzeba ją rozliczać, ale też warto spojrzeć w przyszłość. No ale jeszcze sięgając do tego 2018 roku, Zagórski mówił wtedy w tym wywiadzie mi tak. Polsce potrzebny jest plan, który pomoże wykorzystać nasze przewagi. Na przykład w tych branżach czy niszach, gdzie mamy osiągnięcia. Jeżeli ktokolwiek w Europie chce robić rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego, to w pierwszej kolejności udaje się do Niemiec. Jeżeli jednak chce takie rozwiązanie oferować przemysłowi drobiarskiemu czy meblowemu, to automatycznie kieruje się do Polski. No ja wiem, że dzisiaj to brzmi śmiesznie. No ale te 5 lat temu miało to trochę sensu. Tak, absolutnie się z tym zgadzam, żeby stosować, znaczy, że wtedy to miało sens, żeby stosować AI do napędzania przemysłu meblarskiego. Tylko, że... Znaczy, myślę, że nadal ma to sens. Tak. Tylko, że stawianie tego jako priorytet bardzo ogranicza sposób myślenia o tym, czym jest AI. Też, plus AI jest przede wszystkim inna niż te 5 lat temu. No, świat się zmienił, AI się zmieniła, no i dzisiaj te założenia po prostu już nie mają racji bytu. No więc będziemy czekać na nową strategię rozwoju sztucznej inteligencji. O tym jeszcze dzisiaj trochę więcej powiemy. Szczególnie, że takie strategie naprawdę ma już ponad 50 państw na świecie. Najsilniejszą, przynajmniej na papierze, ma Arabia Saudyjska, o której Państwu też już opowiadałyśmy w odcinku numer 62. Na dalszych miejscach w takich ocenie właśnie sił strategii są Niemcy, Chiny. A jak może wyglądać wdrażanie strategii w AI w praktyce, to dobry przykład widać w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ty tam byłaś niedawno. Tak, byłam tam niedawno i AI nie widać może na każdym kroku, aczkolwiek była tematem przewodnim targów, na których byłam, ale Zjednoczone Emiraty postawiły na sztuczną inteligencję w 2017 roku. Wtedy stworzyły tę swoją strategię AI. No i oczywiście jest w niej troszeczkę takiego podbijania bębenka. Jest taki na przykład zapis, że do 2031 roku chcą być liderem w AI. No to mają sporą konkurencję. Tak, ale oni już wykonali pierwsze takie bardzo praktyczne kroki. Na przykład powołali ministra do spraw AI, który to minister jest odpowiedzialny między innymi za przeszkolenie wszystkich urzędników państwowych z narzędzi AI, ale także z możliwości i zagrożeń tej technologii. Więc to jest coś, co na przykład byłoby miło, jakby w Polsce też, chociaż w małej skali zostało wdrożone. Ale także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powstał pierwszy na świecie uniwersytet w pełni poświęcony rozwijaniu i badaniom nad tą technologią. Więc... No spoko. Znaczy ja to jakoś tak z dystansem podchodzę, bo wiesz, to można sobie powoływać ministra do spraw sztucznej inteligencji, no ale ja mam wrażenie, że to jest bardziej gest niż wielki skok rozwojowy.
Ale to są Zjednoczone Emiraty Arabskie. One nas mniej jakoś interesują tak naprawdę dzisiaj. Bardziej nas interesuje Polska. Ale zanim zaczniemy się znęcać nad polską strategią lub jej brakiem, szczególnie, że mamy nowy rząd, więc i nowe otwarcie, to spójrzmy na możliwości tak naprawdę, które AI mogłaby nam dać. Te ekonomiczne już zostało omówione. No, potencjalny wzrost PKB o 10% nie w kaszę dmuchał. Pewnym kierunkiem jest oczywiście tworzenie własnego dużego modelu językowego, czyli takiej własnej, państwowej albo jakby ktoś wolał narodowej sztucznej inteligencji. I to się już dzieje. Na początku grudnia ogłoszono powstanie tak zwanego PLUM albo PLUM. Jak się rozwinie ten skrótowiec, to powstanie Polish Large Language Universal Model. Tworzy go konsorcjum 6 polskich jednostek naukowych z obszaru sztucznej inteligencji i językoznawstwa. Liderem konsorcjum jest Politechnika Wrocławska, a oprócz niej mamy tam także NASK, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Slawistyki PAN. Tylko, można byłoby zadać pytanie, po co nam w ogóle taki polski model językowy? Otóż zadałam to pytanie w podcaście Jutronauci doktorowi Janowi Koconiowi z Katedry Sztucznej Inteligencji na Politechnice Wrocławskiej, który bierze udział w pracach nad PLAM. Jest to kluczowe, żeby mieć taką technologię na własny użytek, technologię taką, nad którą my przede wszystkim mamy kontrolę. Zarówno kontrolę nad tym, jakie dane lądują w tym modelu, jak i również w jaki sposób ten model się zachowuje. Ponieważ on oprócz tego, że ma pewną wiedzę, to jeszcze realizuje pewną politykę, w tym wypadku politykę firmy, że może mówić to, a nie mówić tego. No i ona niekoniecznie musi współgrać z tym, czego my oczekiwalibyśmy od takiego modelu. I nawet niezależnie od tego, jakie te nasze oczekiwania są, no to zdaje nam się, że jest to zasadne, istotne i leży w naszym interesie, byśmy my po prostu mieli nad tym kontrolę. My jako kraj, my jako to szerokie konsorcjum, do którego zapraszamy wszystkich zainteresowanych, po to, żebyśmy też wspólnie wypracowali te zasady. No dobra, kontrola nad technologią to jedna rzecz. W momencie, gdy ją mamy, wiemy doskonale, czym model został nakarmiony i czego można się po nim spodziewać. I wiesz, i to nie tylko w dziedzinie twardych danych czy umiejętności, ale także wartości kulturowych albo niedoreprezentowanych języków. I to jest ważny element. Oczywiście, że to jest ważne i dokładnie też tak to widzi profesor Aleksandra Przegalińska, czyli filozofka i badaczka AI. Bardzo dobrze myślę sobie o społecznym modelowaniu sztucznej inteligencji i jej wytworzeniu, o jakimś współdzielonym podejściu, gdzie ta sztuczna inteligencja to nie jest tylko własność wielkich, zamożnych korporacji, ale po prostu własność wspólna. Często dobrze myślę o open source'owych, otwartych różnych modelach, które można na różne sposoby dotrenowywać, ale faktycznie muszę powiedzieć, że nie podoba mi się zbyt nazwa narodowy model AI, ale to, co by mi się podobało, to jest większa różnorodność językowa i większe zasoby wiedzy u istniejących modeli albo nowych modeli, które by reprezentowały trochę więcej świata. To znaczy ja rzeczywiście sama mam takie doświadczenie, że te modele są aktualnie bardzo anglocentryczne i ich wiedza na temat tego, na przykład co dzieje się w USA, jak jest wytwarzana wiedza w USA, jest dużo większa niż wiedza na temat innych części świata, więc w tym sensie trochę pluralizmu by się przydało. I wiesz, pociągnęłabym to dalej, to znaczy właśnie uciekając trochę od modeli narodowych i państwowych w kierunku właśnie po prostu modeli zdywersyfikowanych, powiedziałabym ci, że dołączam właśnie jako członkini Rady Nadzorczej do fundacji, która się nazywa WikiTongues. To jest fundacja, która zajmuje się ocalaniem języków mniejszościowych i dialektów, które wymierają. I ja widzę tutaj bardzo wielkie zastosowanie dla modeli językowych. Widzę możliwość tworzenia nowych modeli, które by odwzorowywały te języki i całą kulturę, która się też w tych językach zachowuje. I w tym sensie ja bym sobie życzyła po prostu więcej pluralizmu. Niekoniecznie tylko modeli jakby dużych państw, które na to stać, ale też modeli językowych dla tych, których być może na to nie stać, a którzy są społecznością, która chciałaby zachować swoje dziedzictwo, kulturę i przekazać je dalej. Więc wiesz, mój punkt widzenia jest taki, że im więcej, tym lepiej, że potrzebujemy modeli, które nie są tylko w korze swoim właśnie takie anglo bardzo centryczne i w tym sensie, jeśli słyszę o tym, że powstaje polski model językowy, czy że Francja uruchamia swój albo dowolny inny kraj, to raczej się z tego cieszę, niż
niż martwię, no bo aktualna sytuacja jest taka, że po prostu kilka modeli wytworzył ten oligopol technologiczny, z którym mamy do czynienia i to na pewno nie jest wystarczające. Wiele razy już widziałam po prostu niedostatki wiedzy, jeśli chodzi o Polskę, czy to, co jest wyrażane w języku polskim, nawet w przypadku czata GPT. I chyba tutaj warto przypomnieć, mówiłyśmy o tym w właśnie odcinku o francuskich, niemieckich ambicjach w sztucznej inteligencji, jak Cédric O, lobbysta francuskiego startupu Mistral AI, uzasadniał w serwisie Medium potrzebę posiadania takiej europejskiej AI. On wtedy w tym tekście pisze w ten sposób. Jeśli zapytacie Francuza, kto stworzył samolot, jest szansa, że odpowie Clement Adler. Osoba z anglojęzycznego kręgu odpowie bracia Wright, a Brazylijczyk, że Alberto Santos Dumas. GPT-4 oczywiście udziela drugiej odpowiedzi, zarówno dlatego, że treści anglojęzyczne są w internecie najbardziej rozpowszechnione, ale także dlatego, że był wytrenowany na danych z bardzo konkretnego kręgu kulturowego anglojęzycznego, czyli, żeby być bardziej precyzyjnym, amerykańskiego. I my chyba obydwie kupujemy tą argumentację, to znaczy takie zrozumienie, że jednak pewne informacje o świecie są różnie dostępne w zależności od tego, z jakich źródeł pochodzą. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że w przypadku polskich wynalazków, czy też naukowców, obecne modele, no, one nie są jakoś super spójne. Wystarczy zapytać na przykład czata GPT, kto złamał Enigmę. I co ciekawe, ten model udziela różnych odpowiedzi na pytania zadane w języku polskim i angielskim. I francuskim. Tak. Bo pytałam też we francuskim. I rzeczywiście to nie jest tak, że on ukrywa polski udział. Tylko różnie go akcentuje. Tak. Jak się zapyta po polsku, no to odpowiada, że tak, Enigmę złamali polscy matematycy. Jak się zapyta po angielsku, to podkreśla znaczenie Bletchley Park i Alana Turinga, któremu pomagali polscy matematycy, a po francusku? Gdzieś tam też w drugiej części tak naprawdę się pojawia. No. Więc, ale co ciekawe, bo jak za pierwszym razem pytałam po angielsku, to w ogóle nie było o polskich informatykach. Przy drugim pytaniu myślę, że coś tak go przekonało, że warto sięgnąć głębiej. Ciekawy pogląd na tę sprawę ma profesor Przegalińska, która wskazuje, że nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby modele AI uwzględniały różnorodność w pytaniach na sporne tematy. Myślę sobie o tej słynnej sprawie chociażby Enigmy, gdzie tak długo pomijany był wkład Polaków, prawda, w rozwój tego kryptograficznego narzędzia. I tak uważam, że w tym sensie to jest racja. To znaczy, że fajnie pokazywać świat zróżnicowany, ale na przykład mnie by też interesowało, żeby te modele troszeczkę opowiadały rzeczywistość, być może wariantowo, właśnie w scenariuszach. W końcu mamy narzędzie, które może nam zaprezentować wersję ABC. Zobacz, w czacie GPT masz tak niekiedy, prawda, że masz dwie rekomendowane odpowiedzi i możesz sobie ją wybrać. I jeżeli jest dysputa w sprawie tego, kto coś wymyślił pierwszy, no to niechże ten model to w końcu pokaże w jakiś ciekawy i zniuansowany sposób. Przecież są możliwości. Te modele mogą wizualizować wiedzę w przyszłości bardzo ciekawie, mogą pokazywać różne źródła, mogą się na nie powoływać. To są narzędzia, które mogą być naprawdę responsywną, ciekawą encyklopedią i ja bym chciała je właśnie jako takie widzieć, a nie, wiesz, jako tylko i wyłącznie krótkie odpowiedzi na zadany temat, które są nienegocjowalne. Dlatego ja tak naprawdę się cieszę, że powstaje ten polski model językowy, tylko ja bym mu jedną rzecz zmieniła. No. Nazwę. Mhm. Myślę, że przegapiliśmy wspaniałą możliwość nazwania go w sposób, który zachwyciłby wszystkich. Ja mam do niego lepszą nazwę. No nie zwlekaj. JP Free. Od Jan Paweł III byłby to najsłynniejszy Jan Paweł w historii Polski. No nie wiem, czy najsłynniejszy od razu, ale faktycznie nazwa przewspaniała. Jeżeli jest jeszcze szansa zmiany nazwy, to... Biorę kredyty. Ale tak czy inaczej, JP Free czy Plum, najważniejsze jest to, że na ten polski model językowy jest pomysł taki długofalowy. Na jego podstawie ma powstać asystent, który może się znaleźć na stronach urzędów, na przykład ZUS-u, albo PKP, albo M-Obywatela, czemu nie? No i dobrze by było, żeby taki asystent znał odpowiedzi na pytania, które mogą mu być zadawane, takie bardzo praktyczne i bardzo z takiej polskiej perspektywy. Oprócz użyteczności są tutaj jednak jeszcze dwa aspekty, oba ważne. Pierwszy to rozwój nauki, a drugi to rozwój kompetencji. Kompetencji, bo polscy przedsiębiorcy i naukowcy będą mieli łatwiejszy po prostu dostęp do tych technologii, a nauki, bo taki model stanie się ciekawym obiektem badawczym, można będzie sprawdzać, dlaczego generatywna sztuczna inteligencja halucynuje, czyli zmyśla. Czy jeśli zwiększymy liczbę parametrów, albo człowiek pomoże ją trenować, to zmyślanie jakoś się zmniejszy, albo w ogóle zaprzestanie. Wszystko to sprowadza się do pojęcia wyjaśnialności sztucznej inteligencji, czyli rosnącej dziedziny nauki,
bo w końcu musimy zrozumieć, co znajduje się w tej czarnej skrzynce technologii, która zaczyna nam zmieniać ten świat. Taką filozofię, czyli takie sięgnięcie trochę głębiej niż tylko Polska dla polskiej AI, stojącą za Plum, chwali też Robert Kroplewski, który w imieniu polskiego rządu przez ostatnie kilka lat pracował w gremiach międzynarodowych właśnie nad regulacjami sztucznej inteligencji. Postawiliśmy na budowę systemu sztucznej inteligencji, który by rozwijał języki słowiańskie, ale również korpus języka polskiego. I na tej bazie, żeby można było budować produkty, które łączą się z produktami innych dostawców za granicą, ale właśnie z poziomu doświadczenia wiedzy polskiego korpusu językowego, polskich danych, polskiej architektury wiedzy. I w tym sensie osobiście chcę powiedzieć, że ten projekt bardzo popieram, widzę w nim ogromne szanse. Skoncentrowała się wokół tego projektu bardzo dobra grupa doświadczonych osób, które pracowały nad modelami językowymi. Ten projekt powstał niejako na kanwie i trochę obok budowy polskiego edika językowego. Tutaj mamy takie konsorcjum z Francuzami między innymi. Natomiast tamten projekt dotyczy budowy technologii językowych dla Europy. W tym przypadku, jeżeli chodzi o Plum, mówimy tutaj o korpusie języka polskiego. Polscy inżynierowie powiedzieli wprost, możemy zbudować coś lepszego, to jest ich wiara, niż produkt, który jest dostarczany na przykład przez chat, GPT czy podobne rozwiązania. Więc jeżeli ich doświadczenie, badania naukowe wskazują, że mogą dokonać takiego milowego tak naprawdę kroku i zbudować polską sztuczną inteligencję językową, no to warto to popierać i to na pewno jest ewenement już w tej chwili w Polsce. Co ciekawe, Plum pełnymi garściami czerpie z projektu Clarin.pl, czyli powstałego w 2013 roku konsorcjum naukowego, które w dużym uproszczeniu tworzy sztuczną inteligencję dla humanistów, która specjalizuje się w przetwarzaniu bardzo dużych ilości tekstu w języku polskim. I to oczywiście część większej europejskiej struktury. Tyle teorii, bo jak pogrzebać oczywiście dokładniej, to podstawowe pytanie, które nam się ciśnie na usta jest, kiedy Plum może być gotowy i czy jest czas, żeby zmienić jego nazwę? Ja myślę, że zawsze jest taki czas na to, żeby zmienić nazwę. Będzie rebranding, wiesz, mecie się udało. No, więc tym bardziej. No ale jakby nie było, kiedy ten Plum będzie gotowy? Czy tobie powiedziała Politechnika Wrocławska? Tak, no zakres jest dość daleki, bo on w najkrótszej wersji ma być gotowy pod koniec roku. Takie są założenia, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tylko, że pod koniec roku ma być gotowy ten taki duży, porządny model językowy, a po drodze mają powstawać też takie mniejsze, które takie bardziej wyspecjalizowane, które powinny być gotowe w okolicach czerwca, powiedzmy, lipca może. Takie wyspecjalizowane, tak jak w czasie GPT mamy uruchomiony ten sklep, gdzie można tworzyć, znaczy kupować, korzystać, ale też tworzyć własne rozwiązania na bazie czatu GPT? Mniej więcej. Z tego, co ja rozumiem, to one mają być bardziej wyspecjalizowane pod kątem konkretnych zastosowań. A, okej, dobra. Brzmi to bardzo ciekawie i bardzo dobrze, że te prace są prowadzone, bo rzeczywiście coś tam z nich jednak będzie wynikało. Ale jedno to budowanie tych własnych rozwiązań AI, a co innego to, no wiesz, no też pilnowanie, jaka sztuczna inteligencja jest na świecie tworzona. Branie aktywnego udziału w budowaniu tych bezpieczników, o których też dużo mówiłyśmy już wielokrotnie. Czy praca przy tworzeniu regulacji prawnych, etycznych. No to jest taki bardzo ważny, nie do przecenienia element tego całego środowiska sztucznej inteligencji. Oczywiście, że tak. I duża część tych prac nad regulacjami AI toczy się w takich wąskich gronach międzynarodowych. W Wielkiej Brytanii w Bleachy Park z inicjatywy premiera Rishiego Sunaka na początku listopada odbył się zresztą taki pierwszy globalny szczyt dotyczący właśnie takich regulacji. No i byli na nim przedstawiciele 28 państw. Kto był z Polski? No nie było Polski. No nie było Polski. Ja okej, jestem w stanie zrozumieć, że to było 2 tygodnie po naszych wyborach. Politycy stanowczo byli zajęci sprawami wewnętrznymi. Pewnie już nie pamiętacie państwo, ale to były czasy jeszcze rządów, trzeciego rządu premiera Morawieckiego, tylko tam kota Schrödingera polskiej polityki. Ale to był szczyt, który się już skończył, a kolejny przed nami. W tym roku ma być taki wirtualny w połowie roku w Korei Południowej, a kolejny po nim we Francji. I dobrze by jednak było, żeby polski rząd się postarał i w jakiś sposób zaczął partycypować w tego typu wydarzeniach. A jeżeli to jest za poważne, to na pewno powinniśmy mocniej zaangażować się w pracę nad AI-aktem w Parlamencie Europejskim, choćby na ich końcówce, bo to, że przez ostatnie lata Polska miała
powiedzmy, że słabą pozycję w Brukseli z powodu niechęci PiSu do instytucji unijnych, nie oznacza, że nie możemy być jednak bardziej aktywni, by potem nikt nie krzyczał, że coś ponad naszymi głowami zostało ustalone. Szczególnie, że jakby nie było, my naprawdę jesteśmy dużym państwem Unii Europejskiej, możemy odgrywać ważną rolę w kształtowaniu wielu norm prawnych. Jak wskazuje Natalia Domagała, o której więcej mówiłyśmy w poprzednim odcinku naszego podcastu, a która współpracuje z rządem Wielkiej Brytanii, naprawdę, będąc w strukturach unijnych, mamy szansę na to, by mieć słyszalny głos w tym temacie. Polska jako kraj, jako jeden osobny kraj, nie czarujmy się, w dziedzinie regulacji cudów nie zdziała. Ale wywierając wpływ na Unię Europejską, promując wartości, które na przykład są Polakom bliskie, zastanawiając się, jak my i nasze społeczeństwo obywatelskie, też nie tylko rząd, może wpłynąć właśnie na kształtowanie AI, polityki AI, nie tylko AI aktu, ale polityki AI tak ogólnie, myślę, że to jest coś, co jest ogromnie ważne i ja to też widzę w kontekście porównywania z Wielką Brytanią, na przykład to, że Wielka Brytania w tej chwili już nie jest w Unii, to, że w Wielkiej Brytanii nasz wpływ jest jednak tylko i wyłącznie na Wielką Brytanię. Myślę, że tutaj jak patrzę na Polskę i na możliwości, które ta Unia nam tutaj może otwierać, to są one zdecydowanie dużo większe, jeżeli wykorzystamy je odpowiednio. Takie aktywniejsze prace na forum ONZ, Unii Europejskiej, Rady Europy zapowiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. No tylko, że na razie to są zapowiedzi, więc... Po owocach ich poznacie. No dokładnie. Poczekamy. Dokładnie. Mhm. Ale już mamy i zrozumienie wielu wyzwań wynikających z bycia mniejszym rynkiem i doświadczenia z prac międzynarodowych, choćby nad kwestiami etyki sztucznej inteligencji. Pracował nad tymi tematami przez ostatnie lata wspomniany Robert Kroplewski i on opowiada nam, że naprawdę można przebić się z ważnymi zagadnieniami, takimi, które większe państwa czy duże firmy technologiczne niekoniecznie będą miały gdzieś na przodzie swojej agendy. Polska przede wszystkim ma doświadczenie związane z wielką aktywnością naszych małych i średnich przedsiębiorstw, a jednocześnie z asymetrią dostępu do różnych aktywów, właśnie jak moce obliczeniowe, jak standardy interoperacyjności, które pozwalają budować łańcuchy wartości, również dostępy do danych. W Polsce zaczęliśmy rozważać koncepcję taką, żeby mieć jakąś polską odpowiedź, żeby Polska przestała być tylko dostawcą talentów bądź po prostu fabryką podwykonawczą dla wielkich łańcuchów wartości, tylko spróbowała wypracować własną własność intelektualną i zaistnieć jako gracz na rynkach międzynarodowych czy nawet w wymiarze globalnym, a nie tylko jako podwykonawca. I wyszło nam na to, warto to odnotować, że koncepcja zaproponowana przez Polskę w kontekście etyki została skoncentrowana na zaufaniu. Czyli uznaliśmy, że mianownikiem dla wszelkich tutaj rozważań etycznych, które połączą różne grupy interesów na świecie, jest zaufanie. W ramach grupy wysokiego szczebla w Unii Europejskiej tę koncepcję niejako przekalibrowaliśmy na godną zaufania sztuczną inteligencję, która, co jest ważne, żeby to podkreślić, jest to pewnego rodzaju, są to ramy etyczne dla sztucznej inteligencji, które przede wszystkim zapewniają zgodność z prawem, z odpornością techniczną, ale też ściśle zasadami etycznymi, które zostały wprost tam określone i co ważne, udało się pozyskać dowód, że w system, techniczny system sztucznej inteligencji da się wmontować zasady, czyli pewnego rodzaju instrukcje etyczne. Co by to pozwoliło z poziomu Polski? Przede wszystkim właśnie na dostęp do systemu sztucznej inteligencji do środka poprzez zasadę transparentności, czyli możemy obserwować, jak ten system pracuje, uczyć się tego systemu wewnątrz, jako czasami użytkownik, czasami jako klient, czasami jako dostawca rozwiązań. To jest bardzo ważne. Druga sprawa jest też istotna, żebyśmy mieli na zasadzie wzajemności te same standardy interoperacyjności i te same standardy techniczne, bo jeszcze wtedy się mówiło wprost, że tylko niektóre ośrodki będą zdolne do certyfikowania sztucznej inteligencji, a nie każde ośrodki. Nam chodziło też o to, aby polskie ośrodki miały tą zdolność certyfikacyjną i aby ich świadectwa wzajemnie były uznawane w każdym innym kraju. Koncepcja zyskała swoje wielkie poparcie jeszcze w kolejnej grupie ekspertów, 34 ekspertów w ramach UNESCO, gdzie powierzono pracę nad stworzeniem globalnego kodeksu etycznego dla sztucznej inteligencji. No miałem wielki honor być jednym z tych 34 ekspertów, no i okazało się, że
koncepcja Trustworthy AI, godnej zaufania sztucznej inteligencji, jest wyjściową dla całego świata. To również Sudan, to również Ghana, to również Pretoria, to Brazylia, czy Argentyna, czy Iran próbują mówić, jest asymetria w dostępie do bibliotek algorytmów, w dostępie do danych, w pozyskiwaniu i imporcie talentów. Próbujmy tym zarządzić poprzez odpowiednie akcje polityczne, kulturalne. Jak wiemy, UNESCO jest dywizją kulturową, medialną i edukacyjną. Kroplewski wymienia bardzo praktyczne tematy, tę wspomnianą interoperacyjność, dostęp do biblioteki algorytmów, dostęp do różnorodnych danych. Zagadnienia, które dla społeczeństw mniejszych i średnich będą naprawdę bardzo ważne, jeżeli nie chcemy operować tylko na wielkich modelach od największych graczy. Takich modelach, które niekoniecznie uwzględniają to, o czym mówiła chociażby dzisiaj Przegalińska. Mhm. I kolejnym takim bardzo ważnym elementem przemawiającym za naszą większą aktywnością w temacie sztucznej inteligencji jest to, że no nie tylko mamy te talenty pracujące za granicą, ale także naprawdę sporo spółek w Polsce i to spółek, które mają jakiś tam potencjał na zostanie czempionem. Ja bym chciała taki polski CD Projekt Sztucznej Inteligencji, żeby powstał. Tylko bez crunchu. Okej. Okay. Asia się zgadza na crunch, bo tak. By była sztuczna inteligencja. Ja uważam, że bez crunchu. Ale na ten komercyjny aspekt, jako niezwykle ważny element rozwijania tej technologii, wskazuje chociażby dr Przemysław Chojecki. Bo przecież koniec końców chodzi o to, by ta sztuczna inteligencja była nie tylko konstruktem naukowym, ale przyszła i zaczęła nam tutaj coś dobrego robić. Ogólnie partycypowanie w gospodarce AI znaczy, że rzeczywiście będziemy chociażby konsumować te modele na własne potrzeby, czyli na przykład dokładać właśnie polski język, przetrenowywać, tak na przykład, że bierzemy najlepsze modele, właśnie najlepsze LLM-y, które gdzieś są w Stanach, ale będziemy je dotrenowywać na polskich danych i używać do tego, żeby rzeczywiście nam pomagały, plus budować oczywiście własne rozwiązania, które są komercjalizowalne, bo myślę, że ta komercjalizacja to jest kluczowa, bo tak to same badania nie wystarczą do tego, żeby być w czołówce, no bo jak będą tylko same badania, no to oczywiście skończy się tak, że będzie ten brain drain i zostaniemy, i ci naukowcy po prostu zostaną zabrani przez Stany, Wielką Brytanię i inne kraje. Więc kluczowe jest po prostu budowanie firm, które używają zaawansowanych narzędzi uczenia maszynowego. No tak, bo szczególnie, że tych startupów AI-owych w Polsce już kilka jest. Jest na przykład No Magic AI, który stawia na sztuczną inteligencję dla robotów przemysłowych. Jest Synerise, który dzięki sztucznej inteligencji tworzy takie profile behawioralne użytkowników. Jest ICI, to jest spółka z branży Space Tech, która też sobie już całkiem ładnie radzi. No i oczywiście tutaj warto uważać takimi zachwytami nad kolejnymi firmami, które wykorzystują sztuczną inteligencję jako materiał marketingowy, bo chcą zaistnieć na tym boomie. No ale tak czy inaczej, na pewno tych spółek jest coraz więcej, no i jest na czym pracować. Tak jak powiedziałaś, warto uważać, bo naprawdę niektóre się objawiają. Ciężko jest ocenić, jak duży mają potencjał, szczególnie jeżeli na przykład, no nie wiem, wyzbudowało go na rynkach azjatyckich, szczególnie, nie wiem, chińskim czy singapurskim. I do końca nie jesteśmy w stanie zbadać, ile z tego potencjału, ile jest dobrego marketingu, ale ekosystem jest, talenty są, miejmy nadzieję, że też są chęci, żeby rozwijać ten AI. Co więcej, Chojecki wyliczył, że obecnie można w Polsce wskazać około 100 startupów faktycznie pracujących nad sztuczną inteligencją. Nie wszystkie są na jakimś takim bardzo zaawansowanym poziomie rozwoju zarówno biznesowego, jak i technologicznego, no ale myślę, że z tej setki, jak się tam przesieje, to coś można wybrać. Część z nich to jest po prostu nakładka na ChatGPT, część rzeczywiście robi własne modele. To, co mnie bardziej zaskoczyło, to jest to, że jest dużo startupów, które są w służbie zdrowia, czyli szeroko pojętym healthcare, które używają rzeczywiście AI do tego, żeby pomagać w diagnostyce, pomagać doradzać coś lekarzom, pomagać z danymi, które są dość wrażliwe. I to jest właśnie o tyle ciekawe, że to jest bardzo trudny problem, ale tutaj poziom tajności jest dość duży, więc niestety nie mogę się wypowiedzieć, na ile część z tego rzeczy działa i to pewnie będzie weryfikacja w ciągu najbliższych lat. Jest sporo też startupów marketingowych i to jakby to jest bardzo ciekawe, że i one rzeczywiście używają tej generatywnej sztucznej inteligencji w większym stopniu. Na przykład SEO Surfer jest takim jednym z największych rozwiązań, które działa globalnie i oni pomagają pisać po prostu copy, takie klasyczne marketingowe. Działali jeszcze przed czatem GPT, teraz skutecznie zaimplementowali też różne LLM-y, więc mają też te bardziej LLM-owe rozwiązania i oni się rozwijają całkiem nieźle. No i jest jakby kilka większych takich startupów, firm, które używają gdzieś różnych komponentów sztucznej inteligencji, no ale z uwagi właśnie na tajność tego podejścia, jakby mi ciężko jest się wypowiedzieć, na ile to, co robią, jest taką prawdziwie sztuczną inteligencją, w sensie, że wzięli własne dane, przetrenowali model i tego używają,
a nie po prostu sklejonymi różnymi modelami, które są gdzieś, wzięte z internetu przysłowiowego, co oczywiście nie jest złym podejściem. Jeżeli to działa biznesowo, to super. Doktor Chojecki, podsumowując ten komercyjny świat i to, jakie mamy kadry naukowe czy też eksperckie, mówił nam, że oczywiście nie ma Polska szans na czołówkę państw, które działają i czerpią zyski z AI, ale już na taką pierwszą dwudziestkę, Może nawet dziesiątkę. Może dziesiątkę, to już taki apetyt powinniśmy mieć. Ambicje, apetyty i te wszystkie wielkie plany są oczywiście bardzo ważne, ale tylko wtedy, jeżeli przełożą się one na faktyczne działania i leczenie najważniejszej polskiej bolączki w tym zakresie. Po odsłuchaniu naszego poprzedniego odcinka, to z pewnością już Państwo wiecie, co jest tą bolączką. Jest nią ucieczka talentów i z nauki, i po prostu z Polski. Nie ma eksperta, nie ma poważnego głosu, który by nie wskazywał, że to tutaj leży podstawowy problem. I co ciekawe, można łatwo wskazać, kiedy ta ucieczka się zaczyna. Dla tych, którzy wybierają w Polsce ścieżkę naukową, jest to etap doktoratu. Z doktorem Piotrem Sankowskim spotkaliśmy się w centrali NCB IDEAS. To jest taka rządowa instytucja, którą 2 lata temu powołano właśnie po to, by się tym problemem zajęła. Ona ma, wiesz, siedzibę w Warso, tym największym budynku wybudowanym w Warszawie. W środku wszystko wygląda, jakbyśmy się naprawdę znaleźli w jakiejś takiej firmie techowej. Są otwarte przestrzenie, jest bardzo nowocześnie, jest widok na Plac Kultury i Nauki. No jest nawet rowerek i wioślarz dla pracowników, żeby tam, wiesz, fizycznie sobie mogli porobić, jak się zmęczą siedzeniem przy biurku. I pytanie tylko, czy to wystarczy, żeby zatrzymać ludzi w Polsce? Brakuje rzeczywiście takiego momentu, kiedy po tych studiach oni znajdują miejsce, żeby robić ciekawe rzeczy tutaj w Polsce. Tak? No, to rzeczywiście przyświecało IDEAS, tak? No, czy powstaniu IDEAS. Tak? Chcielibyśmy, żeby po tych studiach było miejsce w Polsce, gdzie rzeczywiście ci młodzi ludzie mogą zrobić doktorat, zrobić ciekawe badania, nauczyć się czegoś, zrobić właśnie rzeczywiście tą naukę tutaj i potem przekuć tą naukę potencjalnie właśnie w firmy, które też powstaną w Polsce wtedy, tak? No bo to jest ten moment, gdzie właśnie studia doktorskie to jest ten moment, gdzie tracimy najwięcej ludzi, tak? Wielu moich magistrantów wyjechało rzeczywiście za granicę pracować w korporacji bądź robić doktorat poza Polską, bo uczelnie w jakimś sensie przestały być atrakcyjne. Polskie uczelnie. I potrzeba właśnie jakiegoś takiego nowego podejścia, które staramy się tutaj stworzyć, żeby rzeczywiście stworzyć tak naprawdę ciekawy program doktorski. Te odejścia tak naprawdę z tej kariery naukowej, czy z takiej kariery w Polsce następują po zrobieniu magisterium i zaczęciu studiów, ale też w trakcie doktoratu. Jest bardzo dużo odejść. I właśnie to jest ten, moim zdaniem, to wąskie gardło, które teraz istnieje w Polsce. To wąskie gardło, o którym mówi Sankowski, to po części oczywiście kwestia parszywego płacenia naukowcom na poziomie robienia doktoratu. Bo tak naprawdę doktorant albo doktorantka dostaje stypendium poniżej płacy minimalnej. Ja Państwu zacytuję, co niedawno pisała Wyborcza. Na Uniwersytecie Warszawskim przez pierwsze 2 lata miesięczne stypendium wynosi 2667,70 zł brutto. Na trzecim roku, kiedy komisja sprawdzi, czy doktorant wypełnił postawione cele, jeżeli nie, to jego przygoda z doktoratem się kończy, stypendium wzrasta do 4109,70 zł brutto. Brutto. To jest dramat. No straszne, po prostu. Przecież to są ludzie na początku drogi życiowej, zawodowej. No przecież jak się utrzymać jeszcze w Warszawie za 3000 zł? Raz jak się utrzymać, a 2 jaki sens jest w ogóle pracować za takie pieniądze, kiedy na rynku każdy zaproponuje ci kilkukrotność tej kwoty. A dalej wcale nie jest lepiej. No przecież tacy początkujący naukowcy muszą brać udział w konkursach, przynosić granty, godzić się na okresową umowę o pracę, za tą właśnie śmieszną pensję. A przecież to właśnie nauka jest tym, co napędza rozwój technologii i biznesu. No to można postawić takie prowokacyjne pytanie. Co można z tym fantem zrobić? Jak tę sytuację rozwiązać? Oprócz oczywistego, czyli podniesienia stawek, można też stawiać na eksperymentalne formy prowadzenia doktoratów, o czym mówiła nam profesor Przegalińska. Jest jeszcze jedna ścieżka, której mam wrażenie, że Polska się dopiero uczy. To jest dosyć obiecująca ścieżka, ale też ma swoje trudności. Miałam na myśli doktoraty wdrożeniowe. Ja wiem, że w Polsce już coś takiego istnieje. Sama mam aktualnie 2 doktorantki i to są osoby, które realizują doktorat w miejscu pracy, czyli zadanie badawcze jest związane z funkcjonowaniem w jakiś sposób organizacji, w której one pracują. To sprawia, że to twoje połączenie ze światem naukowym jest jakby trochę luźniejsze, natomiast robisz
najczęściej bardzo jakieś praktyczne zadanie badawcze, które jest związane z tym, co robi twój pracodawca. Pracodawca jest włączony w proces pisania twojego doktoratu razem z osobą po stronie nauki i razem wszyscy jakby w takim trójkącie no, pracujecie, żeby to dzieło powstało i na to jest jakby osobna ścieżka grantowa. Może to będzie coś bardziej rozpowszechnionego, może to się uda lepiej też zaprojektować, żeby te osoby faktycznie miały jedną nogę w nauce, a drugą w pracy, bo teraz bardzo przeważa ta praca, tej nauki jest mniej, to trzeba by znaleźć jakiś zdrowy balans. To jest jakieś pewnie ciekawe podejście. A drugie byłoby takie, że rzeczywiście jeśli ktoś się zajmuje badaniami podstawowymi i widzi siebie jako naukowca w przyszłości, no to powinien na etapie tego doktoratu naprawdę dostać takie zabezpieczenie, żeby chciał i miał motywację, żeby wyłącznie na tym się skupiać, a nie cały czas uganiać się za jakimiś dodatkowymi fuchami, co bardzo często obserwuję i to jest bardzo trudne, żeby to połączyć jednak z dobrej jakości pracą badawczą, która będzie impaktowa. Czerwińska niechętnie mówi, czy też odnosi się do narodowej AI. Sankowski też ma obawy co do takiego interwencjonizmu państwowego, który może prowadzić do finansowania firm wydmuszek, ale to nie znaczy, że obejdzie się bez państwowego wsparcia. Przy czym ono niekoniecznie musi być prostym transferem środków, a może raczej polegać na stworzeniu takich bardziej elastycznych możliwości pracy naukowej i łączenie jej z pracą taką komercyjną. Wiesz, z Sankowskim siedzieliśmy pod plakatem z Grace Hopper, czyli tą słynną amerykańską pionierką informatyki i tam był jeden z jej najsłynniejszych cytatów, ten, który mówi o tym, że lepiej przepraszać za coś, niż prosić o pozwolenie. I taki właśnie jest trochę zamysł w całym NCBR Ideas, by wychodzić poza te utarte ścieżki, by spróbować jakoś rozruszać sytuację w polskiej nauce. Budowaliśmy taki ogólny program doktorski w Polsce, ogólnopolski program doktorski, gdzie podpisaliśmy 11 umów z uczelniami o wspólnym prowadzeniu doktoratów, gdzie osoby dzięki właśnie wsparciu IDEAS mogą skoncentrować się na nauce. Tak? No, rozwiązujemy ten problem, że uczelnie, no niestety, tak jakby ten system aktualnie stypendiów uczelnianych jest na tyle nieciekawy, czy na tyle one są niskie, że nie sposób po prostu robić tylko doktorat, bo się otrzymuje zbyt niskie wynagrodzenie. No i w informatyce większość osób no, pracuje na kawałek etatu i stara się robić doktorat, bądź pracuje na cały etat i stara się robić doktorat. Wtedy rzeczywiście bardzo trudno poświęcić się nauce, bardzo trudno zrobić dobre badania, doskonałe badania. To znaczy zrobić takie badania, żeby być konkurencyjnym na poziomie światowym. To poświęcenie, ten czas jest konieczny i to my umożliwiamy tutaj w IDEAS, żeby te osoby właśnie na współpracujących z nami uczelniami mogły się poświęcać w pełni doktoratowi. Więc to jest rzeczywiście pewna zmiana tak jakby takiej no, strukturalna w tym systemie studiów doktorskich. To wcześniej nie było możliwe, właściwie nie występowało w informatyce. Było często tak, że na niektórych uczelniach polskich w ostatnich latach w informatyce było przyjmowane zero studentów doktorskich, tak, na studia doktorskie. Zero osób zaczynało studia doktorskie w informatyce. Zero osób na studia doktorskie. Zero. No tak, no bo po co tu jakieś doktoraty rozpoczynać, jak czerwone dywany rozkładają firmy technologiczne i sypią ogromnymi pieniędzmi. To są naprawdę bardzo szczodre pensje. Szczególnie, jeżeli się taki młody naukowiec zdecyduje na pracę za granicą. Tylko wiesz, tak naprawdę to problem związany z edukacją sięga dużo dalej, dużo głębiej i zaczyna się dużo wcześniej niż na doktoracie, bo profesor Dix z Uniwersytetu Warszawskiego, który znany jest nam już z poprzednich odcinków jako opiekun olimpijczyków, wskazuje, że problemem jest strukturalne niedofinansowanie polskiej szkoły oraz programów dla najlepszych. Od 3 lata temu prowadziliśmy taki program przygotowany, finansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. To były Mistrzostwa Algorytmiki i Programowania, czyli to był program właśnie wsparcia, dotarcia i wspierania młodych Polaków uzdolnionych informatycznie. No i tutaj wspólnie z kolegami z mojego Uniwersytetu, Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyławialiśmy szkoły nie tylko w Warszawie, Wrocławiu czy w Krakowie, ale w całej Polsce. Wspieraliśmy nauczycieli w tych szkołach. Oni mieli pomoc studentów z naszych ośrodków, którzy byli do tego odpowiednio przygotowani. No i w ten sposób docieraliśmy do młodzieży no, w różnych zakątkach kraju, nie tylko w Warszawie. Także mnie się wydaje, że internet oraz to, żeby no, zrobić taką akcję, która będzie miała pewną taką hierarchiczną strukturę, tak, gdybyśmy docelowo powiedzmy w każdym województwie, a potem być może w powiecie stworzyli taki
ośrodek, taki centrum, w którym moglibyśmy wyszukiwać i pracować z uczniami uzdolnionymi informatycznie, to dałoby to się zrobić. Kiedyś z profesorem Lorysiem z Uniwersytetu Wrocławskiego taki program przygotowaliśmy, ale jak pani wie, no wszystko wymaga finansowania i także ten problem map, na to znalazło się finansowanie. Niestety, jak to często u nas bywa, nagle program jest przerwany, mimo że jest wpisany do agendy rządowej. No i to mnie trochę martwi, że nie ma takiej ciągłości, tak, że chyba politycy nie dostrzegają, że warto inwestować w tych młodych ludzi. Gdyby pani wiedziała, jakie są budżety olimpiad przedmiotowych, czyli olimpiad, które są właśnie przeznaczone po to, żeby tym młodym, najzdolniejszym młodym ludziom stwarzać warunki takiej szlachetnej rywalizacji, ale przede wszystkim rozwoju i wczesnego kontaktu z najlepszymi naukowcami w tym kraju, byśmy byli zdumieni, że to są pieniądze i gdyby nie praca wolontariuszy, czyli tak naprawdę misji pracowników naukodydaktycznych, to też by się wszystko zapadło. Także tutaj muszą być śmiałe decyzje. To naprawdę nie są aż takie wielkie pieniądze. No i przyznasz, że strasznie smutno się tego słucha. A przecież Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już ma specjalny program dla ludzi takich jak profesor Dix i jego podopieczni. Ten program nazywa się Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029. No i w nim faktycznie wpisane są trzy programy. Ten wspomniany przez profesora Dixa, czyli Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu, a także dwa poświęcone tworzeniu gier. One nazywają się tak samo, tylko po prostu są przeznaczone dla różnych grup i nazywają się Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych. Jedne jest skierowanych dla uczniów, drugi dla studentów. No i w sumie na ten program planowano wydać 10 milionów złotych. No tylko, że 10 milionów to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb. Bo jak się doda do tych wszystkich potrzeb, tak, konieczność podniesienia głodowych stawek dla doktorantów, to ja mam wrażenie, że to i tak nie rozwiązuje tego problemu uciekania talentów. Szczególnie, że przecież i firmy przenoszą się z Polski na rynki, które są ich docelowymi klientami. No to jest właśnie chociażby ta historia Eleven Labs. Oni się nie przenieśli, oni po prostu powstali za granicą. Tak, ale zobacz, wcale tak nie musi być. Można brać przykład z państw, które od lat mają znakomitą reputację, jeżeli chodzi o rozciąganie parasola nad przedsiębiorcami i przedsiębiorczością. I równocześnie teraz aktywnie działają na polu prac nad bezpieczeństwem i etycznością AI. I nie szukając daleko, może to być Estonia, wiodący rynek pod względem liczby startupów, jest ich tam ponad 1,5 tysiąca na 1 300 000 mieszkańców. Wiodący rynek pod względem liczby jednorożców w Europie, czyli spółek oczywiście wycenianych na ponad $1 miliard. I wiodący rynek w Europie pod względem inwestycji. Już nawet nie będziemy państwu szczegółowo opowiadać o rozwoju cyfryzacji w Estonii, bo materiałów na ten temat jest naprawdę bardzo dużo i my się dosyć często w Polsce tym zajmujemy, ale warto zwrócić uwagę na ogłoszoną w 2019 roku przez to państwo rządową strategię właśnie w obrębie rozwoju sztucznej inteligencji. I to jest wspaniała historia za nią, bo tą strategię nazwano AI KRAT. Nie wiem, czy wiesz, co to jest krat. No nie wiem, opowiedz. Słuchaj, ja musiałam sprawdzić. Krat to jest taka dziwaczna kreatura, znana z estońskiej mitologii. Ma trzy nogi, została zbudowana z gliny i różnych domowych sprzętów, a życie w nią, tak wiesz, daje pakt zawierany między człowiekiem a diabłem. Oczywiście, jak już jest pakt, no to tam się tą duszę oddaje. W zamian dostaje się tego krata, który ma służyć swojemu panu i wykonywać wszelkie jego rozkazy, głównie tak naprawdę, żeby zajmować się tymi nieprzyjemnymi obowiązkami domowymi. Moje pierwsze skojarzenia to golem. Tak. Ale faktycznie z AI też można tutaj tak, troszkę tylko, że golem nie miał na celu, wiesz, robić za ciebie, nie? A tutaj tak. Ma robić za ciebie, tak naprawdę. I co więcej, ten krat musi być cały czas zajęty. Cały czas trzeba mu zlecać kolejne zadania. Cały czas musi być... Musi coś generować. Tak, musi coś generować, bo inaczej co? Zwróci się przeciwko swojemu władcy. I tutaj naprawdę, no te skojarzenia z AI aż się podkładają. Tyle, że... To nie jest tylko pomysł na to, żeby promować sztuczną inteligencję w Estonii. Estońskie rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją poza granicami tego państwa. Tak, ta strategia przede wszystkim opiera się na tak zwanych prawach krata, czyli regulacjach odpowiedzialności algorytmicznej, która zakłada, że algorytmy na wzór firm mają uzyskać osobowość prawną. Te rozwiązania jeszcze w Estonii nie weszły w życie, ale stały się elementem budowania modelu biurokrat, jeżeli to dobrze wymawiam, czyli takiej reformy rządowych narzędzi z wykorzystywaniem AI.
Czyli zobacz, troszeczkę coś jak nasz plan wspierający M-Obywatela, ale to ma być jeszcze bardziej pogłębione, naprawdę w taki szerszy sposób stosowane. I oczywiście idzie ręka w rękę w Estonii z nakładami finansowymi na rozwój sztucznej inteligencji. Zresztą takich planów na finansowe wspieranie sztucznej inteligencji, rozwoju sztucznej inteligencji krajowej przez specjalne fundusze jest naprawdę dużo w Europie i państwo za państwem ogłasza swoje takie nakłady finansowe. Tak, no Włochy zapowiedziały 150 milionów euro na takie cele. Francja w latach 2022-2025 ma zamiar wydać aż niemal 2,5 miliarda euro, z czego 1,5 miliarda ma pochodzić ze środków publicznych. Czeski plan finansowo może brzmieć troszeczkę skromniej, bo rząd zapowiedział 55 milionów na rozwój AI, ale ma to być taki specjalny fundusz, który szczególnie mocno ma działać na rzecz nauki i uniwersytetów, gdzie ma trafić co najmniej 15 milionów euro właśnie na badania nad sztuczną inteligencją. U nas też coś się podobnego kroi, choć na razie brak szczegółów. Obecny wicepremier Krzysztof Gawkowski już w kampanii wyborczej zapowiadał, że Lewica chce stworzyć specjalny fundusz wsparcia sztucznej inteligencji. Powtarzał to też po wyborach w rozmowie z nami w odcinku 56. I teraz utrzymuje, że te inwestycje na pewno będą. Na razie właśnie w momencie tak naprawdę nagrywania naszego tego odcinka rząd ogłosił powołanie specjalnej grupy eksperckiej, która ma przygotowywać i strategię, no i takie założenia tworzenia sztucznej inteligencji w Polsce. I wspaniale, bardzo kibicuję, tylko żeby na zapowiedziach się nie skończyło i żeby nie skończyło się właśnie na takim, wiesz, wyłuskiwaniu pieniędzy z budżetu i na zdjęciach z gwiazdami AI, no bo to jest najłatwiejsze, nie? Faktycznie, warto by jednak zbudować taki naprawdę przemyślany mechanizm wspierania tego całego łańcuszka, o którym tutaj od 3 tygodni państwu opowiadamy. No, od tego wyławiania talentów, przez ich szkolenie, zachęty do badań, budowanie biznesu w Polsce, po, i to jest naprawdę bardzo ważne, współpracę międzynarodową. Chyba trochę za mało o tym mówiłyśmy, ale o tym też wielu ekspertów mówi i wskazuje ten kierunek. Są duże osiągnięcia, są możliwości większych osiągnięć, kiedy do tych prac nad sztuczną inteligencją są ściągane rzeczywiście zespoły międzyuczelniane, międzynarodowe, między uczelniami z różnych państw i świetnie by było, żeby tutaj się w Polsce też zaczęło więcej dziać pod tym kątem. I na konieczność takich działań wskazuje też Kroplewski, według którego kluczowe jest budowanie takiego całego po prostu ekosystemu dla sztucznej inteligencji. Co najmniej 4 lat jest obserwowana nowa tendencja, czyli już nie tylko Polacy emigrują za granicę za pracą, co już powracają z tej zagranicy. To jest oczywiście mało, bo najważniejsze jest to, żeby polski system edukacyjny i również procesy organizacji nauki i badań wokół Polskiej Akademii, czy Polskich Politechnik, czy ośrodków nawet prywatnych badawczych tak ułożyć, aby móc rozwijać konkretne projekty i przede wszystkim umożliwiać ich skalowanie. Aby to skalowanie miało miejsce, to polskie przedsiębiorstwa dobrze by było, gdyby były zainteresowane wystawianiem wyzwań dla naszych naukowców, badaczy, ciekawych wyzwań, właśnie takich wyzwań, które pociągnęły wcześniej nasze talenty za granicę. Wyzwań, które pozwolą im stworzyć projekt badawczy, ale finalnie stworzyć produkt, który będzie można skalować tutaj w Polsce, dać powiedzieć, oto jest przykład wdrożenia, udany przykład wdrożenia, albo inaczej, nawet nieudany przykład wdrożenia, ale przy okazji nauczyliśmy się tego, a tego i możemy wyciągnąć dalsze wnioski. Czyli te złe lekcje są też bardzo ważne. Ale jak już mamy, dajmy na to, produkt dobrze wdrożony, no możemy go skalować za granicą i w tym sensie komercjalizacja powoduje wspomożenie rozwoju polskiego PKB, czyli bogacenie się polskiej gospodarki. Żeby to wszystko miało jednak miejsce, trzeba naprawdę jeszcze postawić na możliwość pracy z tym, co jest częścią sztucznej inteligencji, czyli mamy niejako taki trójkąt 2-3 elementów. Talenty, wspomnieliśmy, moce obliczeniowe i dane. Więc powinniśmy stworzyć, jest taki plan, który od samego początku polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji powstał, czyli budowa polskiego hubu dostępności mocy obliczeniowych. A jeżeli chodzi z kolei o dane, należałoby stworzyć sfederalizowaną przestrzeń zaufaną dzielenia się dostępem do danych właśnie tych przemysłowych, niekoniecznie danych osobowych, bo też nie ma co tutaj przesadzać. Dane osobowe stanowią jedynie 10% wolumenu całych danych na świecie elektronicznych. Polska zależy, jeżeli chodzi o PKB, w 46% co do transferu danych elektronicznych ponad granicami, co oznacza, że jest to wielka szansa dla nas. To zostało stwierdzone w ekspertyzie swego czasu przeprowadzonej przez SGH. Kroplewski mówił nam wręcz, że 33% społeczeństwa Polski to pracownicy sektora kreatywnego.
i że to jest bardzo wysoki współczynnik. I te talenty, ludzie, których mamy, to według niego nasz taki ostatni zasób narodowy, co można uznać za bardzo takie alarmistyczne. Ale może faktycznie trzeba używać teraz takiego ostrego języka, by poważnie podejść do wyzwań, z jakimi mamy do czynienia. No, Polska straciła swoją jedyną spółkę produkującą krzem do procesorów. Straciła Grafen. Traci kolejnych ekspertów od AI wybierających pracę za granicą. Więc na co tu czekać? Choć co ważne, eksperci, z którymi rozmawiamy, przekonują, że to nie jest nieodwracalne. Że mamy na tyle spore zasoby, możemy też tworzyć, co jest dla informatyków ważne, środowiska pracy oferujące ciekawe wyzwania. Doktor Sankowski z IDS opowiada chociażby o tym, że realizują teraz program zatrudniania ekspertów z zagranicy. Tak Polaków, jak i obcokrajowców, właśnie po to, żeby oni wnosili takie nowe, ciekawe, interesujące pomysły na rozwój AI. Mówimy tak jakby topowych ludziach funkcjonujących w dziedzinach związanych ze sztuczną inteligencją czy ekonomią cyfrową. No, rzeczywiście bardzo doświadczonych, bardzo ambitnych ludziach, robiących świetne projekty, mających kontakty międzynarodowe, istniejących tak naprawdę na światowym rynku nauki. Tak? No bo nie mówimy, są wiadomo, różnej klasy naukowców, niektórzy są widoczni tak jakby na poziomie polskim, a niektórzy rzeczywiście wychodzą poza ten poziom, no i właśnie na takich stawiamy tutaj, tak? Znaczy powstały 4 grupy badawcze tutaj, które rzeczywiście są prowadzone przez świetnych ludzi, których ściągamy też za granicę, no i prowadzimy kolejne rekrutacje. Tam zaczął Przemek Musialski, którego ściągnęliśmy, to Polak, który wyjechał z Polski jako dziecko, no i teraz postanowił tutaj rzeczywiście budować grupę badawczą dedykowaną grafice komputerowej. On wrócił ze Stanów, z New Jersey Technical Institute. No i widzisz, to jest ta kropelka optymizmu, której mi w tym naszym dzisiejszym odcinku bardzo brakowało. To ja jeszcze jedną dołożę. Taką troszkę anegdotyczną, ale pokazującą trochę klimat panujący w branży AI. Już podczas wizyty w NCBR IDS Sankowski ze śmiechem spytał, czy poznaje 3 fotele stojące w takim reprezentacyjnym miejscu tego urzędu. To były fotele, na którym, żeby było jasne, nie poznałam. Ale to były fotele, na których siedzieli Sam Altman, Wojtek Zaręba i Szymon Sidor podczas konferencji w Warszawie. I tu jest ciekawy element, bo po te fotele co i raz ktoś do IDS się odzywa. Jakiś startup, firma, i oni chcą odkupić. Okej. Okay. Wiesz, podobno w Korei Północnej siedzenia, na których siedział jeden z Kimów, takie zwykłe siedzenia w metrze, są odgrodzone jakąś, nie wiem, taśmą, czy też aksamitnym jakimś, wiesz, takim odgrodzeniem, żeby nikt tam nigdy więcej nie usiadł, bo to są miejsca święte. Tak mi się troszeczkę skojarzyło, że właśnie... No to chyba jest inny ten pomysł, nie? Że nie, że jako miejsca, znaczy takie dobre... Jak relikwie. Trochę tak, chociaż chyba bardziej jak symbole tego, do czego chciałoby się dążyć. Wiem, że startupowcy lubią takie trochę uduchowione bajery u siebie, nie? Ale ja tu widzę to właśnie coś optymistycznego, bo może najpierw fotele, a potem zaczną sięgać po polskich ekspertów ze świata. Żeby na tych fotelach siedzieli. No tak, ale tak, no ja wiem, wiem, o co ci chodzi. I powiem ci, że profesor Dix też ma takie spostrzeżenia i też chyba trochę więcej wiary w przyszłość od nas, bo on wskazuje, w jakich obszarach możemy w dziedzinie sztucznej inteligencji się specjalizować, a także na jedną taką ważną prawidłowość. W Polsce już mamy sukces. Kilka tych firm, które tutaj wymieniłem, jak No Magic, jak Codeline, DeepSense.io, RTB House. No, jest kilka takich firm, które rozwijają się tutaj w Polsce i oczywiście próbują konkurować z rynkiem światowym. Ale mnie się wydaje, że nasze firmy w tej sztucznej inteligencji mogą się wyspecjalizować, na przykład w zastosowaniach sztucznej inteligencji w medycynie. Tak? To też już się dzieje. Przetwarzaniu obrazów, w syntezie dźwięku, no, to akurat wiemy o tym, że synteza dźwięków, no, polskie firmy w tym roku mają, w tej dziedzinie akurat mają światowe sukcesy. Także nie wiem, czy zbudujemy coś na miarę ChatGPT, ale wydaje mi się, że specjalizowane zastosowania sztucznej inteligencji, że tutaj możemy odgrywać na rynku światowym olbrzymią rolę. I ja bym się tym nie martwił, że ci najlepsi w tym momencie też jeżdżą po świecie, zdobywają wiedzę w tych firmach zagranicznych, bo taka jest prawda, że oni, część z nich wyjeżdża, a część z nich wraca. Także mnie się wydaje, że bycie w takiej dużej firmie to jest zdobywanie know-how,
ale część tutaj wróci i będzie rozwijała ten przemysł u nas. Tylko ja mam tutaj taką jedną uwagę. Oby rozwijali też faktycznie etyczną i przemyślaną AI. Taką właśnie, która będzie wykorzystywała różnorodność, będzie inkluzywna i to polskie podwórko potraktuje jako korzyść, a nie jako ograniczenie. I właśnie takie podejście w rozwoju AI widzi także profesor Przegalińska. Pamiętaj, że za pomocą AI dzisiaj możesz budować produkty globalne, czy możesz mieć ten przez syntezę mowy, dzięki temu, że masz klonowanie głosów i tak dalej, możesz zrobić jeden produkt, który będzie wchodził na bardzo wiele rynków naraz, prawda? I będzie mógł po prostu być tłumaczony jakby, prawda? Dzięki temu, że jest no, możliwość robienia takich rzeczy za pomocą AI, to możesz mieć, nie wiem, jakąś kampanię, załóżmy jakiegoś produktu, która będzie we wszystkich krajach naraz działać i to będzie ta sama persona, tylko z innym prawda, językiem, ale z klonem tego samego głosu. Możesz mieć, nie wiem, Joe Rogana w 15 różnych językach, prawda, który prezentuje jakiś tam odcinek swojego podcastu i tak samo możesz mieć jakiś produkt nowy, który będzie dzięki AI-owi, powiedzmy, wchodził w interakcję z danym rynkiem w języku, w którym ten rynek operuje. Więc to jest moim zdaniem bardzo interesujące, jak sztuczna inteligencja w ogóle zmieni myślenie o ekspansji jako takiej za jakiś czas i być może to też pozwoli, żeby pracować w Europie, w tym w Polsce, rozwijać tam ciekawe produkty i nie mieć tej bariery, prawda, że nie musisz być koniecznie na amerykańskim rynku, żeby budować produkt na amerykański rynek, bo nagle masz dostęp do narzędzi, które niwelują bariery między językami. Z tym Joe Roganem w 15 językach to no nie wiem, no, ale... Za to te historie mogłyby rozpocząć globalną ekspansję. O tym to wiesz, to musimy z naszymi producentkami tutaj bardzo poważnie porozmawiać. Może jeszcze z Eleven Labs zagadać, którzy robią tą voice'ową AI, tak, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku. No ale to jest naprawdę temat na przyszłość. Wiesz co, jest taki cytat, który moim zdaniem idealnie podsumowuje cały nasz dzisiejszy odcinek i on brzmi tak. Wizje bez wdrożeń to halucynacje. I to są ponoć słowa Jacka Welsha, czyli byłego prezesa General Electric. I pozostaje nam mieć nadzieję, że wizja polskiej sztucznej inteligencji, polskiego ekosystemu AI halucynacją nie będzie. A na zakończenie tego odcinka i całego cyklu dzisiaj w Polsce przypominamy, że nasz podcast jest dostępny na wszystkich platformach podcastowych oraz w aplikacji Tok FM. Naszą producentką jest Katarzyna Michałowska, której bardzo dziękujemy za pomoc. Piszcie do nas z opiniami i uwagami. Jak zwykle w opisie odcinka umieścimy linki do źródeł, z których można się dowiedzieć więcej o naszym dzisiejszym temacie. Zaczepiajcie nas też w mediach społecznościowych na naszym własnym Instagramie tekstorie_podcast i piszcie do nas na tekstorie@tok.fm. Do usłyszenia. Dziękujemy. Tech Historie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Historie.